82 lata temu Stalin podjął decyzję o wymordowaniu polskich jeńców w Katyniu. Dziś cały świat z ogromnym niepokojem patrzy na działania Władimira Putina. To z jego rozkazu na Ukrainie giną cywile, w tym kobiety i dzieci. Kwiecień 1940 roku. Trwa likwidacja obozów dla internowanych w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku. Rozpoczynają się pierwsze wywózki osadzonych na miejsce kaźni. Mordowano zazwyczaj strzałem w tył głowy, czasem zarzucając płaszcz tegoż oficera na głowę. Miał wiązane ręce, czy to sznurem, czy też drutem. I strzelano mu z broni krótkiej, z bardzo bliskiej odległości. Mówił historyk Piotr Boroń. Sowieci chcieli, żeby prawda o tej zbrodni nigdy nie ujrzała światła dziennego. Ciała pomordowanych zostały wrzucone do dołów śmierci. Rodziny zamordowanych przez lata nie wiedziały, co się dzieje z ich bliskimi. Ponieważ przestały przychodzić listy od dziadka, to pierwsza wypowiedź, pierwsza odpowiedź z ambasady była, że z Czerwonego Krzyża w zasadzie, że wyszedł z Andersem. Rosja winą za te zbrodnie próbowała obarczyć Niemców. Bliscy pomordowanych czekali długie lata na poznanie prawdy. Tak naprawdę przeżyłam tą pewność wtedy, jak Jaruzelski dostał dokumenty ze Starobielska, listy. I tam znalazłam swego ojca na liście starobielskiej pod numerem 1513. W Katyniu zginął kwiat polskiej inteligencji, nie tylko wojskowi, ale też księża, naukowcy, lekarze i działacze polityczni. Cel był jeden, zniszczenie ducha narodu polskiego. Tak 80 lat temu, jak i obecnie, byli i są ludzie, były i są ośrodki władzy, które nie wyrzekają się metod ludobójstwa, które przy okazji wojny pragną załatwiać swoje sprawy czystek etnicznych. To już współczesna Ukraina. Rosja, podobnie jak w przypadku Katynia, zakłamuje rzeczywistość. Kremlowska propaganda twierdzi, że na Ukrainie trwa specjalna operacja wojskowa, której celem jest ochrona ludności rosyjskiej zamieszkałej w regionie Donbasu. Oni zawsze wyzwalają, a nie zniewalają. To zawsze było tak w propagandzie rosyjskiej, później w propagandzie sowieckiej. Podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Władimir Putin ma teraz jeden cel. Marzy mu się tak, powrót do Rosji z wpływami przynajmniej, jeśli nie wprost z granicami, to z wpływami przynajmniej w granicach dawnego Związku Sowieckiego. Rosja chce także zemścić się na Polsce za wsparcie, jakiego udzielamy Ukrainie. Powstała inicjatywa zburzenia polskiej części zespołu cmentarno-muzealnego w Katyniu. Poparli ją m.in. deputowani do Dumy Państwowej oraz grupa komunistycznych działaczy ze Smoleńska.